no mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail. It's about time. Jesteś zainfekowana. To wyrok śmierci. Zrób to. Nie zwlekaj. Hej, witam wszystkich serdecznie. Sami powiedzcie, że historia nieprawdopodobna. Zobaczymy, czy w laboratorium ktokolwiek będzie. Jak jej nie ma, to kto będzie? Cholera wie. Proszę, i mamy nowe ulepszenie. Postęp badań. Przeciwko protosom. Co my tu mamy? Rafineria nie wymaga ERK. To jest dobre. A to? I to jest zajebiste. Dwóch ERK. Choć nie wiem, czasem nie wziąć ten gaz. Sam będzie się po prostu... To też mi zaoszczędzi troszeczkę RK. Dobra, tutaj zamknijmy. Idziemy do zbrojowni. Mamy 405 kredytów. 405 tysięcy kredytów. Więc zobaczmy. Duch maruderów też mamy. Kosztuje 90 tysięcy. Baza. Piechota. Pojazdy.
statki kosmiczne, Viking. Co tu jest? Rakiety Ripwave. Rakiety Viking dają obrażenia obszarowe. Co sobie możemy zakupić? Dobra, to się przyda. Natomiast słuchajcie, pojazdy. Te czołgi bym jeszcze troszeczkę, tak powiem, podreperował. $105,000. Cholera, bardzo dużo. Co to jest? Budowle Terran. Zgłaszane automatycznie. Udostępnia dla centrum dowodzenia umiejętność... Kurwa, cholera wie co to jest, ale wiecie co, może DRK? Aha, że wielu ten, dobra. A bunkier? Co on tu jeszcze ma? Cholera, wiecie co, ja może bym bardziej poszedł właśnie w tą. $105,000 i piechota. A to co to jest? Lecą szybciej i wydajnie. Wy też nie było wcale takiej głupie, co? 90. A to 105. Wiecie co, wstrzymam się jeszcze z tym troszeczkę. Tak będzie najlepiej. Dobra. Słuchajcie, lecimy z kolejną misją. Po kolei. Nowe Folsom jest gotowe do wzięcia. Każdy, kto podniósł głos przeciwko Mengskowi... Jedziemy. Gdzie jest Tosz? Powinien tu już być. Już opuścił statek. Myślałem, że... Komandorze, ktoś próbuje nawiązać z nami mocno zaszyfrowane połączenie. Sprawdźmy, kto to. No, no, niesławny Jim Raynor. Nazywam się Nova. Porozmawiajmy. A cóż takiego ma mi do powiedzenia jeden z ulubionych duszków Mengska? Tosz okłamuje cię. Daj Tosza na kanał. I tak pewnie tego słucha, nawet jeśli szyfrujemy. My, widma, jesteśmy przyszłością. Nie mogłaś tego strawić, dziewczynko. Każdy duch, który stał się widmem, zmieniał się w psychopatyczną maszynę do zabijania. Ci, których schwytałam, przebywają w Nowym Folsom. Nie słuchaj jej, bracie. Pomóż mi wyrwać widma z Nowego Folsom, a potem razem zajmiemy się Mengskiem. Tosz chce reaktywować swoich koleżków widma za pomocą substancji, które pomogłeś mu zebrać. Nowe Folsom jest pełne zwyrodnialców. Na pewno chcesz, żeby włóczyli się po galaktyce? Pomogę ci walczyć z Mengskiem. Moi ludzie również. Ona do ciebie nie dołączy. To psychol. Jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Będzie udawał przyjaciela, aż pewnego dnia wbije ci nóż w plecy. To chwila prawdy. Dokonaj wyboru. O kurwa mać. Znowu? No to jest duch. Przyzywa bomby jądrowe, a ten? Cel taktyczne bomby jądrowe. No to maskuje widmo. Taktyczna bomba jądrowa, co to jest? Dobra, to bomba jądrowa też. Pomóż Nowie w zniszczeniu centrum szkolenia znajdującego się na stacji Avernus. A zapobiegniesz potencjalnym atakom terrorystycznym. Nowa nauczy się, jak szkodzić duchy, ale nie przyłączy się do ciebie. Słuchajcie, ogólnie to Toszowi w ogóle nie wierzyłem od samego początku. Dziwny w ogóle facet. No jest dziwny.
że tak powiem, wierzyć temu się nie da. Natomiast Nowa robi to z pewnością pobudek czysto osobistych, pracuje dlatego męska. Więc jej to już w ogóle nie wierzy, dlatego chcąc nie chcąc po prostu wybiera. Tosza. Powinieneś był mi powiedzieć, co tak naprawdę planujesz. Ale twoje słowo jest ważniejsze od słowa zabójcy pracującego dla Dominium. Tak daleko dotarliśmy razem. Być może jakoś się z tego wykaraskamy. Dokonałeś kiepskiego wyboru, panie Raynor. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, bracie. A teraz chodźmy i rozwalmy nowe Folcom. Wysyłam dane dotyczące nowego Folcom. Nasyć tym oczy, bracie. Pozamykali się na dobre. Nowa musiała dać im cynk. Teraz będziemy potrzebowali armii, żeby się tam dostać. Nawet cała armia nie pomoże ci się tam dostać. Ale jeden człowiek, jedno widmo w odpowiednim miejscu, może przedostać się do środka. Nasz sukces zależy od ciebie, Tosz. Moi chłopcy dadzą z siebie wszystko, ale nie poradzą sobie bez twojej pomocy. Pewnie. Odpocznij sobie. Ja obejmę dowodzenie i oczyszczę drogę. Dopilnuj tylko, żeby żołnierze byli wysłani na czas. Zajmę się resztą. Tutaj za głównym kompleksem są dwa bloki więzienne z jeńcami wojennymi. Jeśli je otworzymy i ich uwolnimy, pewnie nam pomogą. Co jeszcze? Baza Dominium jest zaraz obok wejścia do więzienia. Rozwal ją, a strażnicy uciekną. Więźniowie dalej już sobie poradzą. W porządku, Tosz. Jesteś gotowy? Długo na to czekałem, bracie. Jestem gotowy. To co, zaczynamy? Dzięki mojej zdolności maskowania zajmę się tymi strażnikami. Nawet mnie nie zauważą. Jadka żmatka. Jedźmy z tym koksem. Jo. Może tak, może nie. Przekonaj mnie. Przekonajmy się. Robię to, co chcę. A żebyś wiedział. No kurwa. Mogę użyć psionicznej eksplozji do likwidowania oddziałów Marines. To taka mała sztuczka. Nazywam ją wybuch umysłu. Jo. Co się z nim stało? Nic. Co jest grane? Jedźmy z tym koksem. No i gitara. Może tak, może nie. Tutaj niech Tosz sobie ładnie siedzi, a my tu się zajmiemy, słuchajcie. Kurwa, co ja mam tutaj zrobić? Ja nie mogę z nimi robić, czy co? Przekonajmy się. Ty, no nie mogę. Chyba. Znam twoje myśli, zanim je wypowiesz. Nie, tego tutaj nic nie mogę przejąć, a więc idziemy dalej do robię przodu. Robię to, co chcę. Zgramy Toszem. Tak jak w poprzednich misjach, prawda? Graliśmy z Zelatusem. A żebyś wiedział. Ta wieżyczka po drugiej stronie mostu. Jeśli podejdę za blisko, wykryje mnie i włączy alarm. Moje maskowanie nic tu nie da. Okej. Robię to, co chcę. A żebyś wiedział. No ale kurwa, co ja nie wiem, jak tu zrobić, powiedz mi. Jaki bezsens. Jo! Przekonaj!
Przekonajmy się. No kurwa. Jedźmy z tym koksem. Może tak, może nie. A żebyś wiedział. Jo. Trochę życia mu poszło. Przekonajmy się. Dobra, co my tu jeszcze jedźmy mamy? Z tym koksem. O kurwa. Robię to, co chcę. Może tak, może nie. A tu co jest? O kurde. Przekonajmy się. Cholera. Ale nie mam zbyt dużo tej energii, wiecie? Jo. Może tak. Przeżył. Niesamowite. Trzymaj się, Tosz. Moi chłopcy ruszają w waszą stronę ze wsparciem. Pamiętaj, przysyłaj oddziały, a ja zajmę się resztą. Robię to, co chcę. Sami Marines, tak? Przekonajmy się. Jo. Może tak. O kurwa. A żebyś wiedział. To nie na moje nerwy, słuchajcie. Przekonajmy się. Jedźmy z tym koksem. Ulecz mnie, chłopie, ulecz mnie. 20 sekund. Robię to, co chcę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Żebyś wiedział. Masakra. Deski. Przekonajmy się. Robię to, co chcę. Jedź z tym koksem. Dobrze. Jo. Jeszcze jeden? Może tak, może nie. A żebyś wiedział. Jo. Przekonajmy się. Robię to, co chcę. Przekonajmy się. Pięćdziesiąt, a ile ja mam? Aha, to tego musi być, tak? Ciężko będzie przejść. Bardzo ciężko. Ulecz mnie.
No powiem wam, że kurde, misja będzie trudna. Niewątpliwie. Może tak. Może nie. Nasze myślenia. Ją. Robię to, co chcę. Przekonajmy się. Dobra. Może tak, może nie. Widzisz? Dobra. Robię to, co chcę. Okej. Dobra robota, Tosz. Przedzieramy się w kierunku linii frontu. Może nie. Jedź, Koksy. Robię to, co chcę. To co, idziemy cały czas do przodu, tak? Może tak, może nie. Nasi sojusznicy są... Ją. Za pomocą zdolności pochłonięcie mogę uzupełnić nadwątlone zapasy energii. Aby to zrobić, muszę zabrać nieco życia sojuszniczej jednostce. Im większymi zapasami życia dysponują, tym więcej dostaję energii. To nie boli za bardzo. Nie, wcale. Tosz, zbliżasz się właśnie do pierwszego bloku więzienia wojskowego. Może zyskamy kilku sojuszników, uwalniając więźniów. Dobrze, dobrze, nie ma problemu. O kurwa, to snajperki zajebiście pali, co? Dwa strzały na jednego Marines. Robię to, co chcę. Całkiem ciekawe. Tutaj nic nie będzie. Jedźmy z tym koksem. O kurwa. Może tak, może nie. Przekonajmy się. Jo. Może tak, może nie. O kurwa. Żebyś wiedział. Chłopaki. Robię to, co chcę. Ja pierdzielę. Przekonajmy się. Stąd chyba idą, wiecie? Tak, myślę, że byśmy mogli... No właśnie, tutaj iść. Nasze myślenia. Robię to, co chcę. Trzeba było, kurczę, rozwalić. Jedźmy z tym koksem.
Słuchajcie, no zdarza się, prawda? Nawet najlepszym. Cholera. Nie sądziłem, że to aż tak. Może tak, może nie. Jedźmy z tym koksem. Za pomocą zdolności pochłonięcie mogę uzupełnić nadwątlone zapasy energii. Aby to zrobić, muszę zabrać nieco życia sojuszniczej jednostce. Jezus Maria, zginąłem po raz drugi. Przekleństwo, słuchajcie. Chociaż ta misja. Przekonajmy się. A żebyś wiedział. Za pomocą zdolności pochłonięcie mogę uzupełnić nadwątlone zapasy energii. Aby to zrobić, muszę zabrać nieco życia sojusz. Im większymi ja zapasami pierdolę. Życia dysponują, tym więcej dostaną. Który to już raz, słuchajcie, trzeci? Ja. Oh my god. Za szybko. Za szybko. Jedźmy z tym koksem. Za pomocą zdolności pochłonięcie mogę uzupełnić nadwątlone zapasy energii. Aby to zrobić, muszę zabrać nieco życia sojuszniczej jednostce. Im większymi zapasami życia dysponują, tym więcej dostaję energii. To nie boli za bardzo. Jo. Może tak, może nie. Spieprzamy. Robię to, co chcę. Tą wieżyczkę musimy zniszczyć. Dosz, zbliżasz się właśnie do pierwszego bloku więzienia wojskowego. Może zyskamy kilku sojuszników, uwalniając więźniów. Przekonajmy się. Baza naszych. Idziemy dalej. Jest atakowa. Nasi sojusznicy są atakowani. Może tak, może nie. Niezły ma zasięg. To będzie bardzo, bardzo ciężkie i trudne. Przekonajmy się. A żebyś wiedział. Robię to, co chcę. Ale zniszczona, dobrze. Teraz też możemy podejść, słuchajcie. Może tak, może nie. Przekonajmy się. Teraz powinniśmy ich, słuchajcie, troszeczkę przycisnąć. Snajper jest po prostu genialny. A
żebyś wiedział. Jedźmy z tym koksem. Robię to, co chcę. Powolutku, słuchajcie, powolutku. Baza naszych sojuszników jest atakowana. O kurwa, o kurwa. Wiedział. Wiedziałem. Przekonajmy się. Może tak, może nie. A ten tu, ochrona na lewo Polsce. Nasi sojusznicy są atakowani. Jedźmy z tym koksem. Robię to, co chcę. Nie ma mnie. Ja pierdolę. Mogę uzupełnić nadwątlone zapasy energii. Aby to zrobić, muszę zabrać nieco życia sojuszniczej jednostce. Im większymi zapasami życia dysponują, tym więcej dostaję energii. To nie boli za bardzo. Kurde, słuchajcie, zrobimy to, idziemy tam, bo to nie ma cholera sensu, wiecie? Dwa zbane czołgi. Przekonajmy się. Robię to, co chcę. Może tak, może nie. Zamiatane. Przekonajmy się. Dosz, zbliżasz się właśnie do pierwszego bloku więzienia wojskowego. Może zyskamy kilku sojuszników, uwalniając więźniów. Robię to, co chcesz. Pomału mu się ładuje ta cała energia, nie? A żebyś wiedział. Może tak. Może nie. Może tak. Jedźmy z tym koksem. Nasi sojusznicy są atakowani. Trudno. A żebyś wiedział. Tych musimy się pozbyć, słuchajcie. Ciężko będzie. Bardzo ciężko. Musimy mieć 50 dobra. Robię to, co chcę. Jo. Może nasi tak. Sojusznicy są może atakowani. Pięknie. 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 Przekonajmy chodź, się. Chodź tu. A żebyś wiedział. Jedźmy z tym koksem. Teraz jakby to tu zrobić, to byśmy musieli mieć, wiecie. Tą osłonę psioniczną. 30. Robię to. Nasi sojusznicy są atakowani. O kurwa, wiedziałem. Może tak, może nie. Przekonajmy się. Odpuszczmy. Nasi sojusznicy są atakowani. Jedźmy z tym koksem. Dobra, wypierdalać. A żebyś wiedział. Cholera. Może tak, może nie. Nasi sojusznicy są atakowani. Jo.
Przekonajmy się. Teraz możemy iść. Jedźmy z tym koksem. Nasi sojusznicy są atakowani. Da se poradzę. Dobra super. Robota, Tosz. Uwolnienie Dobra. Więźniów poprawi naszą sytuację. Nasi sojusznicy są atakowani. I co teraz? To jest coś, słuchajcie. Jo, robię nasi to, sojusznicy co są chcę. Atakowani. To idziemy. Może tak, może nie. A żebyś wiedział. To teraz mamy, słuchajcie, zajebiste wsparcie. A co nie robię? Naprawiają ich, tak? Chyba nie. Jedźmy z tym koksem. Ja pierdolę. Robię to, co chcę. Przekonajmy się. Czemu oni nie jadą? Nie wiem. Zajmijcie ich, dopóki nie opanujemy wysuniętych pozycji. Dobrze. Jedźmy z tym koksem. Jesteś już blisko drugiego wojskowego bloku więziennego, Tosz. Masz może ochotę zdobyć kilku nowych przyjaciół? O nas się nie martw, Tosz. Zajmiemy się nimi, dopóki nie uwolnisz więźniów. Wiedział. Robię to, nasi sojusznicy są atakowani. Jedźmy z tym koksem. Przekonajmy się. Tu musimy się schować. Jo. Nasi sojusznicy są atakowani.
Może tak, może nie. A żebyś wiedział. Nasi sojusznicy są atakowani. Przekonajmy się. Dobra. Jedźmy z tym koksem. Robię to. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Dobra. Co oni tutaj są? Nasi sojusznicy są atakowani. Dobrze, spokojnie. Może tak, może nie. Jo. Okay. Teraz tego musimy pocisnąć. Robię to, co chcę. Nasi sojusznicy są atakowani. Przekonajmy się. Jedźmy z tym koksem. Nasi sojusznicy są atakowani. No, toż, dawaj, dawaj. Chłopaki są wolni, więc możemy roznieść to miejsce. Świetna robota, Tosz. No słuchajcie, to teraz zdobywamy czołgi. Fantastycznie. Chłopaki wchodzą. Jedźmy z tym koksem. Baza naszych sojuszników jest atakowana. Nasi sojusznicy są atakowani. No, srać w to. Przekonajmy się. Mamy gotową do wystrzelenia bombę jądrową. Zaznacz cel, Tosz. Tylko uważaj, żebyś nie uszkodził swoich tą eksplozją. Jedźmy z tym koksem. Poszło? Nasi sojusznicy są atakowani. Może. To jest kurwa piękne. Jo. Robię to, co chcę. To się nas nie posłuchajcie. Jo! Ostatnie wiecie. Przekonajmy się. Nie ma co. Tutaj jeszcze jedno bombę. Nasze zaraz naprawdę zostanę tu. Pięknie. Po prostu przepięknie. Po prostu przepięknie. No tutaj jeszcze pierdolniemy. Dawaj. Dobra, to jest. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę misja bardzo dobra. Może tak. Weź się tu rozgłaś się. Dobra. Nasi sojusznicy są. Robię to, co chcę.
Mam 0, to się nie odnawia. A więc mam 5 bomb. Jedźmy z tym koksem. Też musi mieć mocną siłę, nie? Potrafi rozwalić. Przekonajmy się. Kurwa, spójrzmy sobie. Jo. Jedźmy z tym koksem. Dobra, już wszystko robię. Rozwalone. Robię to, co chcę. Dziękuję. Ten koszmar to twoja wina. Niech niebiosa mają nas w opiece. I niech się walą mury. Bądźcie wolni, moi bracia i siostry. Uwalniam was. Nieźle. 125. Plus dodatkowe 50 tysięcy kredytu. Bardzo fajnie. Fajna misja. Po raz pierwszy, słuchajcie, tyle razy zginąłem. No ale dobra. Co? Chyba o to też chodzi, prawda? Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa.